Czy w Polsce dużo jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o promocję pojazdów elektrycznych? W Polsce jesteśmy niestety na samym początku tej drogi, ale myślę, że korzyści makroekonomiczne, które wiążą się z taką wielką transformacją części transportu kołowego w kierunku napędów elektrycznych, są w zasadzie nie do przecenienia i że słusznie rząd dzisiaj wskazuje ten kierunek na jeden z lewarów na rozwój gospodarczy w przyszłości. Musimy pamiętać, że w jakiś bardzo poważny ułamek naszych dochodów wydajemy na import ropy naftowej. W 2015 roku, o ile pamiętam, to było 10 miliardów dolarów, czyli 40 miliardów złotych. Wyobraźmy sobie, że połowę polskiego transportu kołowego zamieniamy na transport elektryczny. To znaczy, że 20 miliardów złotych zostaje w Polsce. To znaczy, że jakiś 1% produktu krajowego brutto w Polsce rośnie bez negocjacji funduszy europejskich, bez traktatów międzynarodowych, tylko dlatego, że zmieniamy taką część polskiej gospodarki w kierunku napędu elektrycznego. I to jest siła, i to jest skala tej zmiany, którą można by przyrównać prawdopodobnie do następnego systemowego wsparcia polskiej gospodarki po tym, jak fundusze europejskie po roku 2020 będą się kurczyć. Czyli chyba na pierwszy rzut powinna pójść transport publiczny, autobusy. Jak pan to widzi, czy najpierw powinny być autobusy, czy najpierw powinny być, czy może równocześnie samochody osobowe? Ja myślę, że kawa nie wyklucza herbaty, ale rzeczywiście Polska ma bardzo poważne atuty, jeśli chodzi o transport publiczny. Mamy bardzo znaczących producentów rodzimych, ale też część koncernów europejskich swoje podstawowe zakłady produkcyjne umieściła w Polsce. Także Polska jest takim miejscem, w którym autobusy elektryczne w szczególności są produkowane i są też nagradzane nawet na wystawach międzynarodowych. Także Polska ma bardzo poważne atuty, jeśli chodzi o budowę technologii związanych z transportem publicznym. A z samochodami osobowymi? Ja myślę, że jest kilka różnych inicjatyw gospodarczych, takich czy innych. Polska też jest, musimy pamiętać, bardzo poważnym producentem części samochodowych. W związku z tym, czy do tych, czy do innych samochodów ci producenci mają już swoją bazę w Polsce, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiegoś szczególnego zagrożenia dla polskiej gospodarki zmianą modelu, czy zmianą taką systemową, jakie zagrożenie może występować w innych miejscach.